Cześć, tu mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy filmu Brunet wieczorową porą, to zapraszam do oglądania. Brunet wieczorową porą to film fabularny z 1976 roku w reżyserii Stanisława Barei. Motywem muzycznym filmu jest przewijająca się w wielu sekwencjach piosenka Cygańska jesień w wykonaniu Anny Jantar, do której muzykę skomponował Waldemar Kazanecki. Autorami tekstu piosenki byli Janusz Kondratowicz i Jonasz Kofta. Film jest komedią satyryczną, w której bohater Michał Roman zostaje uwikłany w cały szereg absurdalnych sytuacji. Niezwykłe przepowiednie cyganki pojawiającej się w jego domu, których początkowo nie bierze na poważnie, zaczynają się jednak spełniać. Najpoważniej brzmi przepowiednia, że ma zabić bruneta, który wieczorem pojawi się w jego mieszkaniu. Aby zapobiec zbliżającemu się nieszczęściu, bohater opuszcza dom. Przeznaczenie jednak go dosięga. Wszystko wskazuje na to, że przypadkowo zostaje zabójcą mężczyzny, Dzidka Krępaka, który pojawił się w jego domu. Mimo różnych przeciwności losu, bohaterowi udaje się wykryć rzeczywistego mordercę. Konspekt filmu przygotowany został przez Stanisława Bareję, natomiast scenopis powstawał we współpracy ze Stanisławem Tymem, który był autorem większości dialogów i skeczowych scen. Scenopis razem opracowywali w Goławicach, w domu Barei. W trakcie tej pracy między autorami scenariusza doszło do konfliktu. Pierwotnie główną rolę miał objąć właśnie Stanisław Tym, lecz po kłótni z Bareją nie tylko wycofał się z obsady, lecz nawet zażądał usunięcia swego nazwiska z czołówki. Dlatego też w napisach początkowych widnieje obok Barei nieistniejący scenarzysta Andrzej Kiel. W porównaniu z poprzednimi komediami Brunet wieczorową porą jest satyrą wobec rzeczywistości PRL, ukazującą byle jakość, partactwo i chamstwo. Intencją reżysera było, podobnie jak we wcześniejszych komediach Poszukiwany, poszukiwana, Nie ma róży bez ognia, przeciwstawienie inteligenta będącego osobą przegraną, otaczającym go cwaniakom, do epizodycznych, skeczowych scenek, które przeplatają się z główną fabułą filmu, wykorzystano talenty takich aktorów jak Bogdan Łazuka, Zdzisław Maklakiewicz, Jan Himilsbach, Jan Kobuszewski i Józef Nalberczak. Podobnie jak w innych filmach Barei, występowały osoby, które odgrywały samych siebie. Prezenterzy telewizyjni Jan Suzin i Krystyna Loska, a rolę kilku funkcjonariuszy MO zagrali milicjanci. Barei zarzucono m.in., że w filmie propaguje pijaństwo. Krytyka filmu jednak była bardziej przychylna reżyserowi w porównaniu do ataków na jego wcześniejsze produkcje. Stanisław Wyszomirski w Ekspresie Wieczornym określił go jako najbardziej kontrowersyjnego reżysera w Polsce. Film, podobnie jak inne produkcje Barei, okazał się wielkim hitem, czego przykładem jest, że w ciągu roku od premiery Bruneta obejrzało go 970 tysięcy widzów. Bareja, twórca takich przebojów jak Alternatywy 4, Miść czy Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, zmarł w 1987 roku w Essen. Jednak mimo iż wybitnego reżysera nie ma już wśród nas, jego dzieła na zawsze wpisały się do historii polskiej kinematografii i do dziś są chętnie oglądane przez miliony Polaków. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć w te kółeczko tutaj, aby subskrybować kanał. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.